bardzo trudne spotkanie dzisiaj w Rzeszowie. Zgodzisz się z tym, że najtrudniejsze w tym rozpoczętym niedawno sezonie? No myślę, że tak. Tutaj muszę Ci przyznać rację, że ten mecz dzisiaj był naprawdę bardzo trudny i tym bardziej takie punkty cieszą. No niestety tutaj strzelec bramki troszeczkę myślę, że nie będzie do końca zadowolony, bo jakoś tam kontuzja, no ale nie chcę nic osądzać, no bo to wiadomo, jeszcze muszą być badania, ale wiadomo, jesteśmy z nimi i to zwycięstwo było dla niego na pewno. Tak, wszyscy trzymamy kciuki za Jacka Kiełba. Świetną zmianę dał dzisiaj. Czy myślisz, że to dzisiejsze spotkanie można okrasić takim stwierdzeniem, że zwycięzców się nie osądza? Myślę, że tak. No wiadomo, Resowia miała tam swoje sytuacje, ale myślę, że my też kilka stworzyliśmy. No, udało nam się wygrać. Teraz już mówię, musimy się skupić na kolejnym meczu z Miedzią i no co, wracamy dzisiaj do domu szczęśliwi, bo 3 punkty wracają do Kielc. Dużo chyba dzisiaj będzie analizy przed tym najbliższym piątkowym spotkaniem? Na pewno. Tutaj rola sztabu, żeby ten zespół Miedzi dobrze przeanalizować. Może jakby usunąć te błędy, co popełniliśmy w tym meczu. No bo wiadomo, mieć też ma bardzo dużo punktów. Jest to bardzo dobry zespół. Mamy świetnych piłkarzy, no ale to my jesteśmy na pierwszym miejscu i to oni mają się bać, jak przyjeżdżają do nas. Kuba, 6 zwycięstw z rzędu. W piątek zawalczycie o to 7. Z Miedzią Legnica, która tak delikatnie jest bliska twojemu sercu, grać w tym zespole. Teraz obie drużyny, czyli Korona i Miedź w czele tabeli. Myślisz, że szykuje się nam taki mecz na szczycie w Kielcach? No myślę, że tak. No, jeżeli nic się nie zmieni, no to będzie podchodził lider z wiceliderem do tego meczu, tak? A tak jak mówisz, no Miedź mi jest troszeczkę bliska, tak 1,5 roku tam grałem, przyszedłem z tego klubu do Korony Kielce, więc na pewno jakoś tam troszeczkę specjalny ten mecz dla mnie. Mam tam wielu kolegów, z wieloma osobami mam jeszcze kontakt, także na pewno będzie to bardzo ciekawy mecz. Ostatnie pytanie o naszych kibiców. Ostatnio licznie stawili się na Suzuki Arenie. Dzisiaj daliście im kolejny argument, kolejnym zwycięstwem do tego, by jeszcze liczniej pojawić się w piątek. Myślę, że trochę odpowiedziałam za Ciebie, ale jakbyś się tutaj ustosunkował do tego, żeby zachęcić ich do jeszcze liczniejszego przybycia w piątek na nasz stadion? No myślę, że 6 zwycięstw z rzędu nie może lepiej zachęcać niż to, żeby kibice przyszli na mecz, dopingowali nas i byli tym 12 zawodnikiem.